Siemanko. Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym kulinarnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo na czasie, adekwatnie do pory roku. Będziemy dzisiaj robić coś z dyni. Będziemy robić zupę z dyni, koreańską zupę z dyni, chociaż można by było też ją nazwać ryżanką z dyni, albo po prostu zupą z ryżem. To będzie taka najbardziej popularna koreańska dyniowa zupa. Ona się nazywa hobakjuk. I będę tą zupę przygotowywać z takiej dyni. To jest dynia, która w Korei nazywa się danhobak. Możecie tutaj użyć każdej innej dyni tego typu. W sensie takiej dyni, która jest w miarę pomarańczowa w środku. Może być dynia piżmowa, może być dynia olbrzymia, chociaż nie polecam jej, bo ona nie jest aż tak aromatyczna. Myślę, że najlepsza tutaj będzie dynia Hokkaido, na którą wydaje mi się, że teraz będzie sezon. Więc mam nadzieję, że ten nasz przepis Wam się spodoba. Ten dzisiejszy przepis jest bardzo szybki i bardzo prosty, więc nie rozgaduję się tutaj więcej i bierzemy się do roboty. Najpierw muszę pokroić dynię. Ta dynia jest dość twarda, więc nie są to takie proste rzeczy. Ta dynia nazywa się danhobak, dlatego że jest trochę słodka. To dan hobak w tej nazwie to oznacza, że jest słodka. Ta dynia rzeczywiście jest dość słodka i wspaniale właśnie pasuje do takiej zupy. Ale większość dyni ma taki słodki posmak, więc myślę, że wszystkie będą się tutaj świetnie nadawać. Najpierw tą dynię kroimy na mniejsze kawałki i zaraz będziemy ją gotować w wodzie. Tą dynię przed krojeniem dokładnie umyłam. Bardzo jest ważne, żeby ją porządnie umyć, bo będziemy ją gotować i wodę z gotowania będziemy potem też używać. Więc mimo, że mamy ją tutaj ze skórką, to i tak woda z gotowania nam się przyda, więc wszystkie zanieczyszczenia ze skórki trzeba porządnie zmyć. Nasionka z dyni najlepiej wyciągnąć, bo nie chcemy ich potem wyławiać z tej wody niepotrzebnie. Najlepiej od razu wydrążyć tą dynię. Ja to robię tak, łyżką zawsze. Czy podoba? Tak, podoba. Podoba? Odetnę sobie też tą część, bo nie wiem, czy ona mi się tak dobrze umyła, więc nie chciałabym z nią gotować. Ta koreańska zupa dyniowa ma bardzo taki prosty smak. Ona jest lekko słodko-słona i nie dodajemy tutaj żadnych przypraw, żadnych korzennych przypraw. Koreańczycy nie przepadają za takimi przyprawami w jedzeniu. Mimo wszystko, mimo tych bardzo prostych składników tutaj, ta zupa będzie bardzo, bardzo smaczna. Ja zwykle taką dynię gotuję na parze, ale dlatego, że potrzebna nam będzie też woda z gotowania tej dyni, to do zupy ugotuję ją w wodzie. Zimna woda. Tak. Zimna jest ta woda? Teraz tą dynię, tak jak mówiłam, ze skórką przełożę sobie do garnka. Pozbywam się tutaj pestek, które się mogły poprzyczepiać. Czasami w dynie wrastają jakieś kamienie, zdarza się to, więc jeżeli macie taki jakiś fragment, to najlepiej go odciąć, żeby się potem nie natknąć. Zalewamy wodą i będziemy gotować tą dynię do miękkości. Bez żadnych przypraw. Cór dodamy potem, zobaczy, dostosujemy sobie do smaku. Żadnych przypraw tu nie dajemy, po prostu gotujemy dynię w tej wodzie. Przykrywam pokrywką i tak gotujemy do miękkości. I kiedy dynia mi się gotuje, to potrwa tak, w zależności od tego, jaką macie twardą dynię, powinno to potrwać nie więcej niż 20 minut. W czasie, kiedy ona mi się gotuje, mogę sobie przygotować ryż do zupy, bo ta nasza dzisiejsza zupa, trochę jak pomidorowa z ryżem, będzie z ryżem. I używam tutaj ryżu koreańskiego, czyli możecie po prostu użyć ryżu do sushi. Niektórzy używają tutaj takiego ryżu słodkiego chapsal ryżu, który pojawia się czasami w sklepach, ale jest trudno dostępny i tak naprawdę nie robi to tak wielkiej różnicy, więc możemy użyć zwykłego ryżu. Niektórzy też nie bawią się w ryż, tylko dodają mąki ryżowej. Takiej mąki właśnie z ryżu chapsal, czyli takiej mąki, jak dodaje się do takiego oryginalnego kimchi. Możliwe, że macie taką mąkę w domu i nie chcecie się bawić z ryżem, tak jak ja za chwilkę będę. Wtedy możecie po prostu użyć sobie takiej mąki. Żeby nie pływały nam w zupie takie duże ziarenka ryżu, troszeczkę go zblendujemy, ale nie tak zupełnie na mąkę, tylko tak troszeczkę, żeby te ziarenka były odrobinę mniejsze. I przed tym musimy ryż wypłukać, bo ryż należy zawsze płukać przed gotowaniem i nawet jeżeli dodajemy go do zupy, nawet jeżeli robimy coś z niego innego niż tylko gotujemy tak do jedzenia, należy go wypłukać. Tak, żeby woda z płukania ryżu była jak najbardziej klarowna, żeby nie miała już tego mlecznego koloru. Więc ja teraz przepłuczę na sitku sobie ten ryż kilka razy. I płuczę.
Zwykle przy normalnym gotowaniu ryżu nie płuczę go tak na sitko, to trochę marnowanie wody. Ale tutaj mam małą ilość tego ryżu, tylko jeden kubeczek, więc możemy się tak pobawić. Zimna woda? Tego ryżu mam tutaj jeden taki kubeczek do ryżu, taką standardową ryżową miarkę. Jego tutaj jest mniej więcej 150 gramów takiego suchego, nienamoczonego jeszcze ryżu. Więc teraz ryż przekładam do blendera. Tak, i żeby to się jako tak oblendowało, wlewam sobie odrobiny wody. Włączamy blender na kilka sekund. Nie możemy długo, bo nam się zrobi zupełnie mąka. Jeszcze raz? Okej. Okay. Jeszcze trochę, bo mój blender jakiś taki mało silny. Blendera się jeszcze nie pozbywamy, bo możliwe, że przyda nam się potem do dyni. Jeszcze nie wiem. Wydaje mi się, że lepiej jest zblendować tą dynię. Zwykle tak robię. Można też ją rozgnieść po prostu widelcem, ale zblendujemy ją sobie dzisiaj. Ja już Wam pokazuję, jak ten ryż tu z tą wodą, która zrobiła się całkowicie biała, wygląda. Ryż teraz będzie na nas czekał tutaj. My musimy poczekać na dynię, aż się ugotuje, troszkę jej to zajmie, więc chwilowo mamy przerwę. Dynia się tutaj elegancko gotuje. Dziękuję bardzo. Pomóc. Po jakimś czasie, kiedy dynia już się nam trochę gotuje, możemy sprawdzić, jak tam ona, ale jeszcze dużo jej potrzeba, więc odpoczywamy dalej. Dynia już jest miękka, więc teraz przeniosę ją sobie z garnka do jakiejś miski i dam jej troszeczkę ostygnąć. Będę musiała oddzielić miąższ od skórki, jak ona będzie taka gorąca, to mogę się poparzyć, więc lepiej, żeby troszeczkę sobie przestygła. Dynia stoi na oknie, bo jest bardzo gorąca. Tutaj mi zostało troszeczkę wody z gotowania i potem będę jej jeszcze używać, więc zestawię sobie ten garnek i całą zupę będę gotowała w trochę mniejszym garnku, no bo bez sensu w takim dużym. Dobrze, ja nie należę do przesadnie cierpliwych osób, więc nie czekamy, aż wystygnie, tylko wydrążamy tak na gorąco. Musimy się pozbyć tej skórki. W dyni Hokkaido niby można jeść skórkę, w tej dyni też można, ale za dobrych walorów wizualnych tutaj nie ma. Ta skórka jest zielona i popsuje nam tylko kolor zupy, więc raczej bym ją radziła zdjąć. Oczywiście moglibyśmy gotować taką dynię już obraną ze skórki, ale jest szansa, żeby nam się tak rozciapkała, a nie dałoby się jej wyłowić potem z wody, dobrze możliwe. I zupa zrobiłaby nam się za rzadka, no bo ciężko by było tutaj zadziałać, więc lepiej się tak gotuje. Polecam taką metodę na sałatkę z dyni, którą już robiliśmy kiedyś na tym kanale, którą bardzo polecam, takie pire z dyni, taki kremik, który je się w Korei jako przystawkę. Bardzo podobnie przygotowaliśmy dynię, ale wtedy na parze. Teraz dynię przenosimy do blendera, a jeżeli nie chcecie angażować blendera, bo na przykład stoi nieumyty po tym ryżu, to możecie po prostu zrobić to tłuczkiem do ziemniaków, nie ma problemu. Ja sobie tutaj jednak zaangażuję blender. Przykładamy dynię do blendera i blendujemy dynię na gładką masę. Jeżeli nie oszczędzacie noży blendera, możemy dodać trochę tej wody z gotowania, wtedy nam się łatwiej zblenduje, ja tak zrobię. Dobrze, gotowe. To jest zupka, Niuniusiu. Sonusiu tutaj woła, że to jest napój, ale to jest zupa. Chociaż napój dyniowy robi się podobnie, tylko zamiast wody mleko. I wychodzi bardzo fajne dyniowe latte. I wszystkie linki do przepisów z wykorzystaniem dyni, które już były na tym kanale, a kilka ich było, były placki dyniowe, była ta sałatka, było dyniowe latte. Wszystkie linki do przepisów będą w opisie tego filmiku. Ja teraz przenoszę mój krem, który jestem pewna, że sam w sobie już jest dobry. Stawiam ten garnek na gazie już i dodaję do tego troszkę wody z gotowania dyni. Znaczy nie troszkę, no sporo, bo teraz to jest naprawdę gęsty krem. Czekam, aż to mi się zacznie gotować. Potrwa to dosłownie chwilkę. Nie przypomina to w ogóle kremu,
Jest teraz bardzo rzadka ta nasza zupka, ale zaraz będziemy dodawać do niej ryż. I on zagęści i sprawi, że będziemy mieć nie zupę, tylko ryżankę tak naprawdę. I kiedy to zaczyna wrzeć, to dodaję ryż razem z tą wodą. Ta woda mi tu super zagęści zupę, ryż też mi ją zagęści. Dzięki temu, że ten ryż zblendowaliśmy, to on w tej zupie nie będzie się wcale tak długo gotował. Nie będziemy tutaj potrzebowali tyle czasu, ile potrzebujemy przy normalnym gotowaniu ryżu. Zupa nam się gotuje, musimy ją co jakiś czas przemieszać, ale będziemy tutaj, ja tutaj muszę mieć teraz podzielną uwagę, bo i puzzle na mnie czekają i dekoracja z daktyli. Muszę sobie też zmniejszyć tutaj ogień, bo zupa z tym ryżem może nam troszeczkę chcieć kipieć, więc zmniejszamy sobie ogień na taki małym ogniu, niech ona się tutaj gotuje. Przygotuję sobie dekorację na tą zupę, bo to, co wyróżnia te koreańskie dżuki, zawsze one są tak ładnie, zawsze pokazane w restauracjach, w książkach kucharskich, to dekoracje. I ja będę przygotowywać dekoracje z chińskich daktyli. To się nazywa po koreańsku deju, takie malutkie, suszone jakby jabłuszka, ale mówiliście mi, że to się nazywa jakoś głożyna po polsku, ale w sklepie tego nie znajdziecie pod nazwą głożyna, więc pod nazwą daktyle chińskie. Nie zachęcam Was tu jakoś przesadnie do kupowania tego specjalnie, bo to naprawdę tylko dekoracje, smakowych walorów tutaj nam nie da, ale jeżeli macie coś takiego w domu, na przykład po gotowaniu koreańskiego rosołu, to polecam sobie tutaj zrobić taką dekorację. I ja to teraz przetnę. Tak. Wykroję środek razem z pestką. Zwinę to teraz. To się tak zwija. I to jest ta taka dekoracja. Zupka się gotuje. Tu będzie taka dekoracja, którą można często zobaczyć właśnie w koreańskich książkach kucharskich. Pozwijam tutaj kilka rulolników i Wam pokażę. Zaraz to zetniemy, ale ja bym chciała większą dekorację. Powstają nam takie ruloniki. No nie są moje przesadnie ładne. O, jedna w miarę różyczka mi wyszła. Moje daktyle są bardzo malutkie, więc moje różyczki nie robią tutaj szału. I wracam tu do zupki, bo już mi tutaj porządnie zgęstniała. Spróbujemy. Zaraz będziemy ją podawać, tylko trzeba ją jeszcze dosolić. I ja tutaj ją posolę 1/3 łyżeczki soli. Nie będę dodawać żadnego cukru, żadnych innych przypraw, tylko ta sól. Mieszam. I taką gęstą, dyniową zupę z ryżem mogę przenosić do miseczek. Zbliżonko na udekorowaną zupę, uwaga! O, przyczepiło się, spróbuj. Jeden. Dwa. Pięknie udekorowano. I teraz próbujemy naszej zupki. Sonu, najbardziej smakuje ta daktylowa dekoracja. Sonu, czy ja mogę próbować? Jest bardzo gorące, więc trzeba będzie tutaj troszkę podmuchać. Zobaczymy, czy jest wystarczająco słodkie. Niektórzy dosładzają tą zupę. Moja dynia jest dość słodka, więc wydaje mi się, że żadne dosładzanie nie będzie potrzebne. Ale jeżeli chcecie, to możecie ją sobie dosłodzić łyżką, na przykład cukru. Jest lekko słona, lekko słodka. Bardzo dobra i dzięki temu, że jest w niej ryż, stanowi pełny posiłek. Nie potrzebuję tutaj drugiego dania, nie jest to taka deserowa zupa, mogę sobie po prostu najeść się ją na obiad. Sono udekorował zupę i poszedł, więc ja tylko próbuję. Sono, brzydko powiedzieć papa, chyba te chrupki, które widzieliście jak ja wcześniej, nie wpływają na korzyść mojej zupki. Wydaje mi się, że łyżeczka cukru by tutaj nie zaszkodziła, ale pozostawiam to już Wam, Waszej decyzji. Ja chyba sobie zaraz dodam i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ta moja bardzo prosta zupa dyniowa Wam się spodobała. Tak jak mówiłam, w opisie zostawiam linka do innych przepisów z dynią i my kończymy ten odcinek. Ja mówię Wam pa, pa. Oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. To pa, pa! Nie mam go. Papa, 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 nie mam papa.